serwisie pozostajemy jeszcze w temacie turystyki i rowerów. Sezon zainaugurowało bowiem krośnieńskie koło PTTK Wędrowiec. A była to inauguracja bez wątpienia przyjemna, choć wymagająca. Rajd rowerowy, który odbył się od 27 kwietnia do 4 maja. Tym razem jechaliśmy wzdłuż Wisły. Rajd rozpoczął się w miejscowości Wisła, gdzie takim początkiem było wjazd na Baranią Górę. Muszę tutaj powiedzieć, że pogoda nam sprzyjała, była słoneczna, ale w połowie drogi mimo wszystkiego na Baraniej Górze był śnieg. Także mieliśmy dodatkową atrakcję. No jest to troszeczkę dla seniorów, bo to byli ludzie starsi, taki pewny wyczyn. Później poszło już z górki. Najmilsza sytuacja to była taka, jak żeśmy zjeżdżali z Baraniej Góry. No prędkości tam dość wysokie osiągali, co niektórzy. Nie o prędkość jednak chodziło, a o to, co w turystyce najważniejsze. Zwiedzanie i podziwianie nadwiślańskich krajobrazów oraz o integrację. Udaliśmy się, tak płynie Wisła, do Goczałkowic, przed zbiornik Goczałkowicki, dalej Tyniec, Oświęcim, Kraków, Sandomierz, Baranów Sandomierski, Puławy i zakończyliśmy w Dęblinie. Łącznie uczestnicy pokonali 660 km, a na początek sezonu to spory wyczyn. Celem wędrowców jest zdobycie odznaki Wiślanej Trasy Rowerowej. Rajd był pierwszym etapem do jej osiągnięcia. Po powrocie z rajdu rowery nie pójdą jednak w odstawkę. W maju udajemy się na Białystoczyznę na centralny zlot przodowników turystyki kolarskiej, gdzie będziemy zwiedzać tamte rejony. Także jesteśmy przygotowani do takiego rajdu kondycyjnie, psychicznie i czekamy tylko na piękną pogodę. Ta, miejmy nadzieję, zostanie z nami na dłużej. O kolejnych przedsięwzięciach koła można przeczytać na stronie internetowej wędrowca.